Na polski rynek karpiowy ze zdwojoną siłą w tym sezonie powracają kołowrotki marki Okuma. To oczywiście nie znaczy, że w poprzednich latach i sezonach nie można ich było kupić w polskich sklepach. To oznacza bardziej to, że producent na 2017 rok ma kilka propozycji nowości, m.in. następcę tak lubianego kołowrotka karpiowego jak Axeon. Okuma Axeon, który schowany jest w tym pudełku, to zmodyfikowany następca tak popularnego i dobrze znanego na rynku Baitfeedera. To mocny kołowrotek karpiowy z wolnym biegiem szpuli, przeznaczony przede wszystkim pod te największe karpie i amury. Za sprawną i cichą pracę odpowiadają cztery łożyska kulkowe plus jedno łożysko oporowe. A opór naszym zdobyczom stawi wielotarczowy hamulec z podkładkami z olejowanego filcu. Sprzęt ten znajdzie także zastosowanie w innych warunkach. Możemy postawić na niego łowiąc w cięższych metodach gruntowych, a nawet w wędkarstwie morskim. Podobnie jak jego pierwowzór, Okuma Axeon Baitfeeder jest odporny na korozję. Przy dalekich rzutach pomoże nam system kontroli linki na szpuli, który ułatwia jej schodzenie w czasie rzutu. Posiada także wbudowany włącznik systemu wolnego biegu AutoTrip, a także system oporowy Multistop. Z zabudowanych elementów kołowrotka, a ułatwiających nam jego użytkowanie, warto wspomnieć jeszcze o precyzyjnej przekładni eliptycznej. Teraz parę słów o jego wyglądzie. No i nie ma się co oszukiwać. Każdy z nas przy zakupie, po uwzględnieniu jego technicznych możliwości i wzięciu pod uwagę dostępnych na rynku rekomendacji, patrzy na wygląd i na to, jak został wykonany. To dość subiektywne wrażenie często jest decydujące przy zakupie sprzętu na zasiadkę. Kołowrotek ma być niezawodny, ale też powinien nam się podobać. Ten sprzęt utrzymany jest w ciemnograficznej kolorystyce. Producent postawił na bardzo stonowany design, co mi akurat bardzo się podoba. Okuma Axeon BF AXB 565 posiada wycinaną z aluminium anodyzowaną szpulę. Warto dodać, że druga jest w zapasie. A także wytrzymały kabłąk ze stali nierdzewnej. Za jego płynną pracę odpowiada cyfrowy system wyważenia rotora. Kołowrotek dysponuje hamulcem o sile 9 kg i przełożeniem 4,5 do 1. Nawój to 99 cm, a na szpulę nakręcimy 430 m żyłki o średnicy 0,35 mm. Jego waga to 651 g. Kołowrotek ten posiada 5-letnią gwarancję, a w polskich sklepach internetowych jest już do kupienia za 270 zł. Przyznacie, że to nie jest zbyt wygórowana cena na kołowrotek duży, kołowrotek karpiowy tej klasy i od uznanego producenta.